Obudź się, Polska ma. Wielkie święto LGBT. Wielkie święto LGBT, ale dzisiaj kończy się, bo to już 27 jest kwietnia. Rozlewały się kolejne nieszczęścia, zwłaszcza dotyczące rodziny, a teraz jak wiemy, to już są zupełnie nowe ideologie związane z ideologią gender, czy będące jej przejawem, które praktycznie lekceważą sobie to, kim jest człowiek jako kobieta i mężczyzna. Lekceważą sobie w gruncie rzeczy, odrzucają najbardziej podstawową prawdę o Bogu, Stwórcy świata i człowieka. To jest niezwykle delikatna materia, ludzkie życie, powołanie każdej nowej istoty do życia. Jest to niezwykle delikatna materia, w której człowiek współdziała w akcie stwórczym samego Boga. Jeżeli tego się nie rozumie, to kto się odrzuca? Im bardziej świadomie odrzuca się Pana Boga, niż cały ten porządek, jaki On zamierzył w odniesieniu do człowieka z wszystkimi tego konsekwencjami. Niestety jesteśmy tego świadkami i to, o czym Pan mówił teraz o postawach niektórych episkopatów, to kolejna odsłona tego odchodzenia od zdrowej nauki Kościoła, która tutaj idzie, sprawia, że jest się kolejne wielkie niebezpieczeństwo. Zawsze odchodzenie od nauki Kościoła i tak naprawdę wypowiedzenie posłuszeństwa tej doktrynie katolickiej kończyło się w historii tragicznie. Ten rok, który przeżywamy, 2017, to rok swoistego, myślę, najbardziej tragicznego jubileuszu, jakim jest pierwszym gościem początek jest reformacji. Michał Dworczyk, wiceministr Grupy Narodowej. Dzień dobry, witamy serdecznie, panie ministrze. W 2017 roku. Panie ministrze, pośród wielu bardzo ważnych inicjatyw Ministerstwa Obrony Narodowej pojawia się w ostatnim czasie wiele informacji na temat chęci i takich planów w programu rozbudowania, wzmocnienia również szkół wojskowych, tak zwanych klas mundurowych. Chciałbym na początku poprosić pana ministra o to, żeby przybliżyć naszym słuchaczom w ogóle kwestię, o której chcemy rozmawiać, jaka jest skala, ile takich szkół w Polsce aktualnie istnieje, bo no, trzeba przyznać szczerze, że od czasu do czasu widać na ulicy młodych ludzi, którzy wychodzą do szkoły, do szkoły. Natomiast na jaką to jest skalę i jakie są plany Ministerstwa Obrony Narodowej w tej kwestii? Już nie ma natury ludzkiej. Mamy do czynienia, że z jest pełna dowolność tego, co my z sobą, szkołami albo konkretne byty, w których także w wymiarze biologicznym ze sobą tak zrobimy. Ja nie wiem, czy jeszcze są jakieś granice, które możemy osiągnąć, ale wszystko się zaczyna od tego, że się kwestionuje prawdę o Bogu głoszoną przez Kościół. Po raz kolejny w nowej odsłonie wraca to, co powiedział Dostojewski, jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. Nawet takie przeszłoństwo staje się możliwe do usprawiedliwienia, bo ludzki rozum jest w stanie usprawiedliwić wszystko, tylko że to pokazuje, jak człowiek pozbawiony odniesienia do Boga jest nieszczęśliwy, zagubiony i właściwie staczający się ku przepaści. I można zauważyć, że tym wszystkim buntom, tym wszystkim rewolucjom, wystąpieniom przeciwko Kościołowi, przeciwko Bogu i Kościołowi towarzyszył ten sam duch, ta sama podstawa. Czy 1517 rok, czy później rewolucja francuska, czy też stulecie w tym roku rewolucji bolszewickiej, to zawsze efekt pewnej pychy i zmysłowości człowieka. Ekscelencja zastanawiał się przed chwilą, czy są jakieś jeszcze dalsze możliwości. Trudno oczywiście prorokować, ale myślę, że i 100 i 200 lat temu księdza arcybiskupa poprzednicy też sobie to pytanie zadawali, czy to już nie jest wszystko, czy jeszcze można zanegować jeszcze bardziej podstawowe wartości ludzkie. W ostatnią niedzielę ksiądz arcybiskup stwierdził w czasie
czasie mszy świętej w krakowskich chłodziewnikach świat potrzebuje Chrystusowego zmiłowania. Świat nie może żyć bez Chrystusowego miłosierdzia. Świat powinien nieustannie wołać Kyrie eleison. I tu jeszcze jedna rocznica. Satna objawień fatimskich. Te słowa, mam wrażenie, w pewien sposób oczywiście nie bezpośrednio, ale odpowiadają na to wezwanie, które Matka Boża przekazała dzieciom fatimskim. To pewnie wymaga również koordynacji międzyresortowej. Do Rzymian, jak tam jest takie bardzo ważne są stwierdzenie, prace że w tej kwestii się jak wygląda już proces Ministerstwa Edukacji Narodowej na przykład. Istotne jest, że w 1917 roku doszło najpierw do tak zwanej rewolucji gotowej, a potem październikowej w Rosji. I tworzył się system okrutnego państwa ateistycznego. A z drugiej strony wezwanie do modlitwy na terenie Rosji, wezwanie do różańca i w tym wszystkim zawarte też wezwanie do Bożego Miłosierdzia. My mówimy o Bożym Miłosierdziu, o święcie Bożego Miłosierdzia, przede wszystkim święto objawienie Pana Jezusa i siostrze Faustyny i słusznie, ale mówimy o tym także wczoraj w Łagiewnikach i dzisiaj chciałbym też powtórzyć. Przecież ta modlitwa, którą Matka Boża zaleciła i Łucji, i Hiacyncie, i Franciszkowi, tym pastuszkom fatimskim do odmawiania między poszczególnymi dziesiątkami różańca, jest modlitwą o Boże Miłosierdzie, żeby Pan Bóg to miłosierdzie okazał zwłaszcza tym, którzy najbardziej miłosierdzia potrzebują. Otóż jakiś bardzo wyraźny sygnał, wyraźne wołanie Boga poprzez Matkę Najświętszą o miłosierdzie dla świata, bo tylko ono może nas uratować. To zostało jeszcze bardziej jakby pogłębione poprzez objawienia się Matki Bożej siostrze Faustynie. Ale nie zapominajmy, że to był czas już tuż przed II wojną światową i przed kolejnymi okrucieństwami, których historia ludzkości dotychczas na taką skalę zupełnie nie znała. I jakieś to wielkie polecenie doświadczenie ludzkości całej, do takich zajęć, do wprowadzenia do jednego klas, wniosku, również jeżeli chcemy z tego szczęścia środkami wyjść, materialnymi, finansowymi, zwłaszcza my Polacy, tak okrutnie doświadczeni przez skutki II wojny światowej. Jeżeli chcemy z tego wyjść, to jedynie poprzez miłosierdzie, poprzez otwarcie się na Boże miłosierdzie, bo kiedy człowiek jest na nie otwarty, to jest też gotów innym miłosierdzie okazywać, bo taka jest logika Bożego miłosierdzia. I proszę zwrócić uwagę w tym kontekście na niezwykłe znaczenie listu polskich biskupów do biskupów niemieckich w jesieniu 65 roku, przygotowujące nas do orędzie na obchody tysiąclecia chrztu Polski. Ale był to krok ze strony Polski. Polski ciągle wtedy jeszcze żyjącej w traumie II wojny światowej, to było zaledwie 20 lat po zakończeniu wojny. Zdecydowana większość Polaków tę wojnę pamiętała. Boleśnie pamiętała. I ta gotowość, mimo piekącej niekiedy rany poczucia krzywdy, wyciągnąć jako pierwsi rękę w stronę pojednania i przebaczenia. Ale to wszystko było możliwe właśnie dlatego, że wtedy nie było jeszcze święta miłosierdzia. Jeszcze nie były znane powszechnie objawienia święta Faustyny. Ale był jakiś nastrój, jeśli tak można powiedzieć, nie potrafię znaleźć lepszego słowa, w naszym polskim narodzie, wynikający z głębokiej wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, że jedynie tą drogą temat pojednania terytorialnego wybaczenia możemy iść po to, żeby zbudować nową rzeczywistość europejską, światową w kategoriach politycznych, bacząc, patrzy, ale na pewno, do tego prawa. Żeby w taki bezpardonowy sposób po raz kolejny atakuje pana ministra, tego Macierewicza, mówiąc m.in. o tym, że który jest zraniony także wojnami
między narodami, które dorosły z chrześcijaństwa, ale które są realnymi Bogu, na postawą jego miejscem nawrócenia, miejscem, gdzie jedność się z Bogiem jest konfesjonal, jest sakrament pokuty i pojednania, niekiedy nazywany Trybunałem Miłosierdzia. I widząc, jak wielu Polaków korzysta z tego sakramentu, czy przed świętami wielkanocnymi, czy Bożego Narodzenia, czy w trakcie roku, praktykując chociażby 9 pierwszych piątków miesiąca, czy można w takim razie powiedzieć, że jest nadzieja? Nadzieja jest wszędzie tam i wtedy, kiedy ludzie mają normalnie przyjść po drugiej tutaj na terytorialnym w ramach Pana Jezusa. I proszę zwrócić uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie ludzie idą do konfesjonału, to jest zawsze trudno dla każdego doświadczenia. Ale widzę wiernych wierzą, czują z potrzebą serca. Wszędzie tam, gdzie przyjmuję z Kościołem prawdziwie żywy, będę z nim znakiem nadziei na świata. Nie musisz być niewolnikiem, bo on wykorzystuje tylko to i się nie straszy. No i nawka w pracy i on zadał paschalnego i także wczoraj w sanktuarium Bożego Miłosierdzia pracuje w pogrebnikach, bo te kolejki ludzi sąd nie kazał, a matka to wiesz, matka to niech się pocałuje w tyłek. Wskazują najpierw na to, jak żywotny jest Kościół i dalej, jak on jest wyraźnym znakiem sprzeciwu dla laickiego pojmowania sensu ludzkiego życia. Panie ministrze, bardzo dziękuję za przybliżenie nam tych tematów. No i życzę sukcesu przede wszystkim w tych planach, naszego polskiego narodu. Ale też myślę, nie boję się powiedzieć, że w tym czasie, kiedy widzimy różnego typu zagrożenia, czy to terrorystyczne, czy zagrożenia spowodowane jakimiś tam imperialistycznymi planami niektórych krajów. Kierował bardzo do Polaków, że pan minister, pozdrawiamy serdecznie, pan minister Michał Dworczyk był naszym gościem. To jest dobro jednoczenie się Europy, ale chodzi o to, żeby to nie było jednoczenie się dla samego jednoczenia, ale żebyśmy w tą wspólnotę państw europejskich wnosili nasze doświadczenie żywej wiary, bo to jest coś, co jest naszym skarbem. No do 60 tak jak chcę, bo może wiem więcej, to rozwiązać, może odzyskać te niestety zapomniane przez siebie chrześcijańskie korzenie i stać się dzięki temu, dzięki odzyskaniu pamięci o swoich. Nie musisz być niewolnikiem tego Patryka, on kurka wykorzystuje, to i ciebie straszy, że nagle masz tam być, on jest taki psychiczny, wiesz? I taki widzę, że nerwowy, no każdy Mareczek ma psychiczny mózg, nagle, szybko, już. Mareczek umawiał się, chodzi się o dwoje, wyrazy słowniczki, oddania, a przede wszystkim modlitwy. Moimi Państwa gościem był Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Przy mikrofonie Kajetan Rajski, była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o Zbawieniu Boże. Szczęść Boże. Uwaga młodzi! Już w sobotę 6 maja kolejna 18 pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Z Maryją idźmy, głośmy Jezusa Chrystusa. I nic tam nie tego, że a to za 20 minut, a sobie nie ma i takiego głupiego roboty. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Już teraz zapalujcie czas w taki sposób, aby spotkać się na Jasnej Górze. Rozpoczynamy o godzinie 16. Na początek czas świadectw oraz koncert. Będą z nami Arkadio,
że każdy jest na jakimś punkcie psychicznym. Teraz jest wielkie święto LGBT. Dzisiaj to skończyca. Dzisiaj to kończyca. Także po drugiej dłoń zjedz, będzie wyszła. Wacław Dziki. Po godzinie 18. Także dzisiaj mamy, kochanie, dyskotekę w Kinoteczce. Mamy dyskotekę. W Jasnogórskim, gdzie celebrować będziemy Eucharystię pod przewodnictwem ze słowem księdza biskupa Adama Wodarczyka z Katowic. Podczas liturgii towarzyszyć nam będzie zespół muzyki sakralnej Jumek. Także już jadę do Jędzie Pologii i jadę, proszę Ciebie, do Bogu, bo nie ma czasu do słuchu. A potem dyskoteka będzie. W Kinotece będzie dyskoteka Co ten wynik oznacza dla Europy, dla Francji, a także dla Polski? Ten wynik dla Francji to przede wszystkim oznacza klęskę dwóch partii, które przez dziesięciolecia dominowały w systemie politycznym tego kraju. Kandydat partii socjalistycznej Benoît Hamon zdobył niezaledwie 6% głosów. Jest godzina 11. A François Fillon, centroprawicowej partii republikańskiej, 19%. A jeszcze raz temu komentatorzy i media francuskie były zgodne. Prezydentem zostanie... W Radiu Maria czas na serwis informacyjny, który przedstawi panie redaktor Justyna Kęta. Głosowanie, gdy do struktury nie dostał się kandydat z tak zwanej centroprawicy. Czerwoną kartkę dostały... W czerwcu do Polski przypłynie statek z amerykańskim LNG. Kupiliśmy gaz po dobrej, atrakcyjnej cenie, poinformował wiceprezes BGNiG Maciej Woźniak. Gaz dostarczy firma Cheniere Energy. To pierwsza dostawa amerykańskiego gazu nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Jest to transakcja typu spot. Ładunek wypłynie z terminala w Louisianie do Świnoujścia, dotrze w połowie czerwca bieżącego roku. To pierwsza transakcja otwartego w lutym bieżącego roku biura handlowego PGNiG w Londynie. Jest to przełomowa wiadomość dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, podkreślił minister Maciej Małecki. To również sygnał, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Pokazaliśmy, że można wprowadzać do Świnoujścia gaz ze Stanów Zjednoczonych. Ta informacja wywołuje optymizm polskiej gospodarce i jednocześnie bezcenną wnos panu w Gazpromie, bowiem umowa podpisana przez Polskę z amerykańską dostawcą skroplonego gazu do Świnoujścia pokazuje, że dywersyfikacja dostaw gazu do Polski jest możliwa każdego miejsca na świecie. Polska dzięki zgodnemu staraniu polskiego rządu, prezydenta Andrzeja Dudy, polskiej dyplomacji doprowadziła do podpisania przełomowej umowy na dostawy skroplonego gazu do Świnoujścia, który następnie będziemy mogli eksportować dalej, na przykład na Ukrainę. Surowiec dotrze do Polski dzięki podpisanemu wczoraj kontraktowi na jednorazową dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. Polska zawarła umowę w ramach zabiegów o zróżnicowanie źródeł energii. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad strategicznym przeglądem obronnym. Celem raportu jest określenie potrzeb wojska, a chodzi m.in. o kwestie uzbrojenia czy sposobu ćwiczeń. W opinii wiceszefa MON-u Tomasza Szatkowskiego rzetelna ocena potrzeb jest warunkiem decyzji o kolejności i ilościach zakupu sprzętu dla wojska. Zdaniem wiceministra, po odzyskaniu niepodległości i wejściu do NATO polskiej armii brakowało systemu planowania danej zdolności czy typu uzbrojenia oraz oceny relacji kosztów do efektów. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że przegląd będzie też odgrywał szczególną rolę w momencie uzbrojenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Co do wojska, które ma na swoim zastrzeżeniu, 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 co do wojska, które ma na
z zagadnień, których dotyczyć będzie przegląd, jest również zapowiedziana przez MON zmiana systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Zakończenie prac nad strategicznym przeglądem obronnym ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Mija dziś trzecia rocznica kanonizacji papieży świętego Jana Pawła II i Jana XXIII. Zostali oni wyniesieni na ołtarze przez ojca świętego Franciszka w obecności jego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI. Z tego powodu uroczystość nazwano mszą świętą czterech papieży. Podczas mszy świętej kanonizacyjnej papież Franciszek powiedział, że święty Jan XXIII i święty Jan Paweł II umieli w każdej osobie cierpiącej dostrzegać Jezusa. Nazwał ich ludźmi mężnymi, którzy dali Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i jego miłosierdzia. Byli kapłanami, biskupami, papieżami XX wieku. Poznali jego tragedię, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, odkupiciela człowieka i Pana historii. Silniejsze było w nim miłosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ranach. Silniejsza była macierzyńska bliskość Maryi. Przypomnijmy, w Toruniu powstało sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdonowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, które jest dowodem wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Działa przy nim także Bractwo świętego Jana Pawła II, którego członkowie zobowiązują się między innymi do poznawania, zachowywania i aktywnego głoszenia nauczania naszego wielkiego, świętego rodaka. Stany Zjednoczone zaostrzą sankcje gospodarcze i nasilą dyplomatyczne naciski wobec Korei Północnej, by skłonić reżim do zakończenia programu atomowego i rakietowego. Wynika to ze strategii prezydenta Donalda Trumpa. Wczoraj została ona przedstawiona na specjalnej naradzie z senatorami w Białym Domu. We wspólnym oświadczeniu podkreślono, że Stany Zjednoczone dążą do stabilności i pokojowej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. W dokumencie zwrócono uwagę, że Stany Zjednoczone pozostają otwarte na prowadzenie negocjacji, by ten cel osiągnąć, ale są także przygotowane do obrony sojuszników. Poinformowano również, że Stany Zjednoczone rozważają przywrócenie Korei Północnej na prowadzoną przez Departament Stanu listę państw sponsorujących terroryzm. Wczoraj amerykańskie wojska rozpoczęły instalację systemu obrony antyrakietowej TAC na terenie Korei Południowej. Decyzji tej sprzeciwiają się m.in. Chiny, według których takie działania naruszają strategiczną równowagę w regionie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju, miejscami deszcz, temperatura maksymalna przeważnie od 8 do 12 stopni, na Podkarpaciu lokalnie do 17 stopni, wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i powoli będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Reforma służby zdrowia to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji TVN o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja 21.30. Gościem naszych rozmów jest pan poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Serdecznie zapraszamy. Reforma służby zdrowia, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Która po prostu występuje przeciwko temu modelowi Unii Europejskiej, modelowi federalistycznemu i oczywiście przeciwko tej polityce Unii Europejskiej, także w zakresie legalizacji nielegalnej migracji w Europie. Z drugiej strony, z drugiej strony,
majowe będzie transmitowane właśnie z naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie. Z tego mniejszego zła, bojąc się jakoś, podobnie tak taka, przychodzi mi do głowy analogia z wyborami, choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, bali się Trumpa jak ognia praktycznie i to jakby się wszyscy sprzeciwili przeciwko niemu. Tak podobnie chyba sytuacja będzie miała miejsce, tak można prorokować tutaj, tylko że wynik jest wtedy troszeczkę inny, przewidywalny, przynajmniej przez tych, którzy popierają Macron. Radosna wieść, otóż od 16 maja rozpoczynamy budowę już w sanktuarium organów. Organy będą miały 48 głosów plus dzwon, a więc można powiedzieć 49 głosów. Mamy nadzieję, że one pięknie będą uświetniały naszą modlitwę, nasze nabożeństwa, naszą Eucharystię. Rozpoczynamy, proszę zauważyć, dwa dni przed rocznicą konsekracji naszej świątyni, ale równocześnie dwa dni przed urodzinami świętego Jana Pawła II. I zaraz po 13 maju, po setnej rocznicy pierwszego objawienia w Fatimie. Zapraszamy i będziemy wdzięczni za pomoc wybudowanie tych organów, bo to wiadomo, całe sanktuarium jest dzięki waszej pomocy. Przy tym przypominam, że tabliczki z nazwiskami ofiarodawców, tych tak zwanych cegiełek, Orange Finance, wielkie oszustwo. Orange Finance. Musisz spłacać do Orange Finance. A tak to tam nic nie załatwisz. Do Orange Finance. Musisz spłacać do Orange Finance. A tak to nic nie zrobisz. Do Orange Finance. Radio to FM Eurocomputa. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Orange Finance. Musisz spłacać. Orange Finance. Radio Conchita, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. 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 Wszelkie stworzenie czci Jehowę, wszelkie stworzenie czci Jahwe, wszelkie stworzenie czci Jehowę. Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wonga, Wonga, Talk FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wielkie Święto Czerwieni, czy oszusty stycznej Orange. Ta Orange to taka firma, że tymi światłowodami ten diabeł od dołu jakby podszedł, że wszystkich chciałby uziemić, ale właściwie to są złe wibracje w Orange, bo jak się popatrzeć, to T-Mobile górą. T-Mobile ma najszybszy internet, ma najwięcej internetu, a z Orange to ci z tego internetu dadzą tyle, co kot napłakał, ale dosłownie przy doładowaniu, zobacz. Jakieś co? Jakieś 15? Jakieś K, nie G, nie megabajtów. Nie, parę groszy. A wpłacać musisz dużo do Orange. Radio Conchita. Potem Radio Conchita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Nie mogę wziąć tego telefonu, bo nie jest głośny. Do Bogu, nie mogę wziąć. Zawdzięczamy wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja. Dziękuję, że tak powstałe. Serdecznie proszę o wsparcie. I dla wszystkich wiarodawców przesyłamy upominki muzyczne. Umówimy się z misą nad Wisłą. Ja Dwojak i Wawelę. To bardzo dobra się sekwencja i jeżeli weźmiemy pod uwagę również to zagrożenie ze strony terroryzmu islamskiego, tym bardziej, że islamskie lokale wyborcze są
zażywienie. To jest jak gdyby co tydzień na handlu, czy wybory prezydenckie właśnie wynoszą w granicach 80%, ale z kolei na przykład nie wydają zapomnieć, że wybory prezydenckie zawsze rozwija się w na takie większą wagary. Bo jeśli porównamy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych we Francji frekwencja wyniosła 60%, w wyborach regionalnych poniżej 50%, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaledwie 40%, to mi się wydaje, że po prostu generalnie Francja, Francuzi, że tak powiem, zmieścili się w tym zjawisku, w tych tendencjach, jeśli chodzi o frekwencję europejską, ale na pewno też trzeba powiedzieć oczywiście, że jest to też raczej tradycyjnie Francuzi chodzą właśnie na wybory, ta frekwencja jest dobra, szczególnie właśnie mówiliśmy w wyborach prezydenckich. Panie doktorze, będziemy oczywiście z uwagą przyglądać się temu, jak ta druga część kampanii wyborczej we Francji przebiega. No i oczekujemy na debatę 3 maja, tak jak pan doktor nam przypomniał, tak. I na drugą turę 7 maja. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie, panie doktorze. Także Radio Koncita i proszę być z nami. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za wysłuchanie. Reklama festiwalu LGBT Orange w Jubździu o 6 stycznia, aby nabrać, aby oszukać i żeby nikt nie widział i nie wiedział, ale dowiedzieli się, dużo rzeczy się dowiadują po czasie, ale skutecznie, bo elektronika Ameryki pomaga. Sama ta elektronika, którą chcieliście zabić zamiast morgelonów ludzi, wysysając pieniądze, wybierając, zabierając czy mieszkania, czy pieniądze ich na bruk, na śmietnik, Biblię, na ulicę. Także ten sam internet was zabije.